Witam serdecznie szczęść. Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha fragment z pierwszego czytania z dnia z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza Stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem i otworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu i oddali Mu pokłon i złożyli Mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Tutaj postawmy kropkę i zobaczmy, jak łatwo jest odejść od prawdziwego Boga do jakiegoś stworzonego Boga przez ludzi, ludziom, tym, którzy mają jakieś doświadczenie Boga. Bo ten fragment mówi o ludziach, którzy mają doświadczenie Boga. To nie są ateiści, to nie są ludzie, którzy nie doświadczyli w swoim życiu miłości Bożej, bo oni wyszli z ziemi Egiptu, z ziemi, w której byli prześladowani, w której to ziemi było im źle, pod panowaniem faraona. Faraon ich niszczył, ciemiężył, zabijał ich. I oni wołali: Boże, 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 ratuj! I Bóg ich uratował. I dał im Mojżesza, który mówił im, co mają zrobić, prowadził ich, ale w końcu nie ma tego Mojżesza. Mojżesz zniknął, Mojżesz jest w górze, wszedł na górę i nie schodzi z tej góry. I oni są w takim niebezpiecznym momen momen momencie, ponieważ oni już nic nie czują, nic nie widzą. Nie ma znaków, nie ma cudów. Po prostu jest taka normalność. Ale oni chcą się rozwijać, oni chcą czuć, oni chcą się czuć dobrze, oni chcą widzieć Boga, oni chcą z Nim rozmawiać, oni chcą się do Niego zbliżyć i, i te pragnienia są dobre, ale do, dojście do tych pragnień jest złe. I zobaczcie, stwarzając sobie tego Bożka, tego Byka, tego Złotego Cielca, tak naprawdę oni zaczynają modlić się do diabła, chociaż nie mają takiej intencji. Oni bezpośrednio nie wzywają demona, bo nie mają takiej intencji. Oni chcą dobrze. Oni stali się takimi artystami, którzy mówią: "Dobra, to teraz podejmijmy razem wspólnie decyzję, bo to była wspólna decyzja całego Izraela o tym, żeby żeby tak mm, pokazać, jaki jest Bóg, kim jest Bóg". Jeszcze wprowadzili w to Aarona, najwyższego kapłana, przynieśli to złoto, które mieli, i Aaron wziął to złoto i tak pomieszał, pomieszał, i z tego pomieszania wyszedł taki byk, taki wielki byk. Zobaczcie, co symbolizuje byk: siłę, moc. Ja kiedyś byłem na wsi i byłem mały, i szedłem przez jakieś tam pole, i był byk, to strasznie się bałem tego byka. Bo ten byk jest niebezpieczny, takie niezrównoważone zwierzę, takie zwierzę, które w każdej chwili może na ciebie ruszyć, jest, taka, jest taką potęgą, taką siłą. A jeszcze jak to jest złoty byk, to on świeci. Ja musiałem teraz opuścić żaluzję, bo słońca jest tutaj za dużo i bym świecił i nic byście nie widzieli, a chciałbym być chociaż widzialny. I jak patrzymy na takie kościoły, które są tak złotem, te kopuły są tak złotem, tak obłożone, to, to aż te kopuły świecą tak po oczach, że po prostu człowiek może oślepnąć. I zobaczcie, jakiego oni chcieli mieć Boga: naprawdę wspaniałego, cudownego, takiego świecącego, takiego nawet świętego, który aż świeci, aż po prostu oślepia któremu można oddawać cześć, pokłon, który aż sam w sobie, jego widok wzbudza lęk, niepokój, że aż od razu wszyscy na, na twarz padają, ale to jest cały czas imitacja, to cały czas jest jakaś nieprawda, bo Bóg oczywiście jest silny, jest święty, świeci, ale nie możemy go sobie stworzyć. Nie możemy sobie stworzyć drogi, po której będziemy szli, jakiejś, nie wiem, jakiejś wspólnoty, nawet jakiegoś kościoła, który sami sobie wymyślimy i powiemy: W tej naszej wspólnocie jest Bóg, On jest taki, 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 bo my sami sobie tak powiedzieliśmy. Oczywiście, my możemy to zrobić, ale to będzie cały czas bałwochwalstwo, cały czas będzie to jakaś nieprawda. Może coś tam będzie prawdziwego, ale cała ta religia będzie nieprawdziwa. My możemy nawet teraz, bo są takie możliwości, usiąść i stwierdzić, jaki jest Bóg, tak razem, ponad podziałami religijnymi, taki synkretyzm stworzyć i powiedzieć: oddajmy cześć takiemu i takiemu Bogu, i będzie pokój na ziemi, nie, ludzie się nie będą zabijać, bo wiadomo, jak ludzie się nudzą, no to zaczynają się zabijać. Jak ludzie mają jakieś braki, czegoś im brakuje, to zaczynają jeden drugiemu podkradać. No i złość, nienawiść, zazdrość i nie ma tego pokoju na ziemi. A gdzie jest ten Mojżesz? Mojżesza nie ma. A Mojżesz siedzi u góry, tam na górze z Bogiem rozmawia i Bóg Daje ludziom siebie w postaci tych dziesięciu przykazań. Bo już nie będzie znaków i cudów, tylko będzie te dziesięć przykazań, które zostały wypisane Bożą Ręką na tych kamiennych tablicach. Mojżesz ma znieść te tablice na dół, pokazać ludziom, jaki jest Bóg, dać im te słowa. Oni w tych słowach będą pokładać nadzieję. Bo to nie są tylko słowa, to jest żywy Bóg, który stał się ciałem, zamieszkał pośród nas i jest obecny. On jest tu właśnie w tym momencie, za chwilę go pokażę. Już go pokazałem, bo już go zacytowałem, już mówiłem o nim, ale pokażę go teraz tak fizycznie, chociaż nie jestem kapłanem. Znaczy jestem kapłanem, ale nie w tym sensie. Wiecie o co chodzi? Nie, nie hierarchicznym kapłanem. Jestem kapłanem i podnoszę żywego Boga. Oto On. To jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Zobaczcie. To trzeba znać, to trzeba poznać. To grube trochę, nie? I w tym jest nasza nadzieja. To jest prawdziwe. Już nie musisz nic wymyślać. Nic już nie musimy wymyślać. Po prostu wystarczy tylko usiąść i czytać, czytać i rozumieć, prosić Ducha Świętego, żeby dał nam zrozumienie. No ale to jest za ciężkie. W tym, w tym nie ma tego, co mogłoby być wtedy, kiedy my sami moglibyśmy określić, jaki jest Bóg. Zobaczcie, że w tej celebracji, którą oni tam wymyślili, był i śpiew, i dwa chóry, i męskie chóry, które tak pięknie śpiewały. Na pewno nie było tam żadnego fałszu, wszystko było profesjonalnie. Profeska totalna. Piękny, wspaniały Bóg, i złoto, i przepych, i wszystko. Tylko zabrakło Słowa Bożego. Nie było Słowa Bożego, i dzisiaj wielu ludzi. Buduje wspólnoty, relacje, ale nie na Słowie Bożym, bo Go nawet nie zna. A Słowo Boże jest na wyciągnięcie ręki. Masz na pewno w domu. Może nie taki egzemplarz, nie taki wielki. Masz komórkę tą pewnie, masz i aplikację z Biblią. Czytaj tylko to. Nawet kiedy znajdziesz się w takiej... Sytuacji, gdzie już nic nie czujesz, gdzie jest taka jakaś stagnacja, bo oni znaleźli się w takiej sytuacji. Oni się osiedlili pod tą górą, nie ma nic, nie ma znaków, nie ma cudów, mojżesza nie ma, liturgii nie ma. No to co my zrobimy teraz, nie? No i Bóg właśnie chciał im dać siebie. W Biblii, w Słowie Bożym, w tych dziesięciu przykazań, w przykazaniach w tych dziesięciu słowach, a oni nie doczekali, nie wyczekali, sami sobie coś zrobili, sami sobie stworzyli jak artyści Boga pięknego, złotego, wspaniałego, który ma te wszystkie walory, który ma prawdziwy Bóg, ale on nie jest prawdziwym Bogiem, bo to jest Twoje, twoje myślenie. Twoje oczekiwanie. I wtedy zamiast zbliżać się do Boga, to się od Niego de facto oddalasz i zaczynasz czcić demona nie bezpośrednio. No bo masz dobrą intencję. Chcesz czcić prawdziwego Boga, ale to nie jest prawdziwy Bóg. Wiecie, jak to się skończyło? Skończyło się to strasznie. Mojżesz Powstrzymywał najpierw Boży gniew, ale potem sam wpadł w gniew i zniszczył tych ludzi. Powyżynał ich i kazał im pić wodę z prochem, który powstał po spaleniu tego bożka. Doświadczali strasznych męk. Ludzie się dzielili, kłócili się, później marudzili. Z pokoju, który Chcieli sobie stworzyć sami, przyszedł zamęt. Bo my sami nie jesteśmy w stanie się wyprowadzić. Zobaczcie, ta księga nosi nazwę Księgi Wyjścia i Bóg dał nam tą księgę, bo to on dokonuje tego wyjścia. To on zaczyna to wyjście, to on inspiruje to wyjście z Ziemi Egipskiej do domu. Yy... Wolności, z domu niewoli do, do wolności. To On, jeśli zabierzemy Mu tą możliwość działania, tworząc sobie Go na swój obraz i swoje podobieństwo, a nie przyjmując tego, co On nam dał, to tak naprawdę zaczynamy czcić demona. Stajemy się bałwochwalcami. No I możemy nadal być pobożnymi ludźmi ładnie składać rączki, prowadzić jakieś wspólnoty, jakieś kościoły, jakieś zgromadzenia, ale już wtedy nie będzie tam Boga. Tylko jakaś część, jakaś iluzja. Już nie będzie On cały, prawdziwy. A On chce być pośród nas. Tylko wystarczyło poczekać, skupić się na Słowie Bożym. Na, na czym się masz teraz skupiać? Skup się na słowie Bożym. Czy już przeczytałeś całe słowo Boże? Od deski do deski. To jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ten od deski do deski. Od pierwszej księgi do ostatniej. Trzeba go poznać. A nie skupiać się na szukaniu czegoś nowego. I Mam takie wrażenie, że teraz. Yy, Wielu pasterzy, dusz pasterzy szuka możliwości, jak wyjść do drugiego człowieka, żeby tego młodego człowieka tak przyciągnąć do Boga, zamiast skupić się na przypomnieniu sobie, jaki naprawdę jest Bóg i głoszeniu Słowa Bożego. Bo nowa ewangelizacja może przerodzić się w bałwochwalstwo. Już może nie być nową ewangelizacją, prawdziwą nową ewangelizacją, tylko tworzeniem czegoś nowego, jakiegoś nowego wytworu, który będzie bogopodobny, ale nie będzie Bogiem. Ten Bóg z małej litery, ten cielec, byk, złoty byk, był naprawdę fajny. Ta cała atmosfera naprawdę była super. Te dwa chóry. Które stały naprzeciwko siebie i śpiewały tym pięknym głosem, i ta radość, która tam była, było naprawdę to coś takie wow, nie? Ale to nie było wow, to było au! To się Bogu nie podobało. To był czas na czekanie, na słuchanie, na adorację może nawet. Na czytanie Słowa Bożego. Dzisiaj to jest ten czas na poznawanie, na przypominanie. Dlatego tak wiele herezji jest dzisiaj w kościele, które się odnawiają na nowo albo są tworzone na nowo, bo, bo, nie, bo ludzie, którzy są na czele tego kościoła, a Aaron był na czele, był arcykapłanem, nie znają Słowa Bożego. Nie, nie szukają w Słowie Bożym odpowiedzi, albo je źle interpretują. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mocny odcinek. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.